Der Kampf im Osten. Der ununterbrochene Ansturm des bolschewistischen Gegners auf die Festung Breslau scheitert immer wieder an dem eisernen Abwehrwillen ihrer Verteidiger. Der Führer Niederschlesiens, Gauleiter Hanke, der die Besatzung und die Bevölkerung Breslaus mit einem fanatischen Widerstandsgeist beseelt hat. Männer und Frauen greifen mit zu, um die Stadt ständig verteidigungsbereit zu halten. Abgeschossene Sowjetpanzer in einen der schwer umkämpften Stadtteile Breslaus. Witam wszystkich widzów na kanale Echa z Festung Breslau. Ja nazywam się Jacek Cielecki i jestem historykiem pasjonatem oraz rekonstruktorem. Na kanale tym przedstawię Wam mniej lub bardziej znaną historię walk o Festung Breslau w 1945 roku. Zabiorę Was szlakiem walk po wrocławskich ulicach, oddam głos świadkom tamtych dni, zarówno cywilom, jak i żołnierzom. Przedstawię również pamiątki, jak i rzeczy związane z walkami oraz poszczególnymi oddziałami wojskowymi. Wraz z rekonstruktorami historycznymi przedstawimy sylwetki obu stron konfliktu, walczących o miasto, oraz omówimy ich ekwipunek i uzbrojenie oraz ciekawostki z tym związane. Zapraszam do subskrybowania kanału i obserwowania fanpage'u na Facebooku Echa z Festung Breslau, gdzie znajdą Państwo wiele niepublikowanych dotąd materiałów, jak i ciekawostek związanych z tym tematem.